Cześć! Dzisiaj chciałbym opowiedzieć, w jaki sposób możecie podłączyć taki oto stycznik do ESP i jak go skonfigurować w ESP Home. Mam świadomość, że na rynku są dostępne gotowe rozwiązania, takie jak to. Jest to kontroler wyposażony w 4 styczniki, który łączy się z Home Assistantem za pomocą protokołu Zigbee. W dodatku sam proces instalacji sprowadza się do parowania tego urządzenia z Zigbee MQTT za pomocą praktycznie jednego przycisku i po instalacji macie od razu dostęp do pełnych ustawień urządzenia z poziomu Home Assistanta. Jednym słowem, same zalety. Więc dlaczego chciałbym Wam pokazać, jak podłączyć taki stycznik do tego ESP. Sytuacja się zmienia w momencie, gdy pomyślicie o tym urządzonku jako mini komputerze, który po zainstalowaniu ESP Home działa poza Home Assistantem, ponieważ to Home Assistant odpytuje ESP Home, czyli ten system zainstalowany na ESP, o stany sensorów, stany urządzeń, prosi o wykonanie ewentualnych akcji na tych urządzeniach. Także tak naprawdę jest to oddzielny byt, który możecie zastosować w miejscach, gdzie potrzebna jest większa odporność na awarie, większa niezawodność. Przykład, moja pompa ciepła. W momencie, gdy instaluję nowe aktualizacje, muszę ponownie uruchomić Home Assistanta. Home Assistant jest wyłączony, a ekran, który jest podłączony do tego mojego urządzonka, cały czas wyświetla podstawowe parametry mojej pompy, dzięki czemu w momencie nawet grubszej awarii, kiedy Home Assistant nie będzie pracował, to na komputerze nie będę mógł podejrzeć tych pomiarów, czy też na moim telefonie. Natomiast samo ESP będzie wyświetlało wszystkie podstawowe parametry na ekranie, ponieważ mam bezpośrednio do tego ESP podłączone sensory monitorujące moją pompę ciepła i bez stresu mogę podejrzeć te pomiary. Drugim przykładem jest podłogówka. Tutaj, jak większość zapewne z Was wie, podłogówka składa się z pętli, które są sterowane za pomocą zaworów. Zawory te mogą być elektromagnetyczne i w tym momencie będą sterowane przez takie styczniki. Jeżeli nastąpi jakaś awaria, zakłócenie sieci Wi-Fi, uszkodzi się router czy też sam serwer Home Assistanta, to jeżeli będziecie stosować takie rozwiązania, to tracicie kontrolę praktycznie nad ogrzewaniem. Natomiast jeżeli będziecie mieć rozwiązanie oparte o ESP, to możecie wdrożyć procedury awaryjne lub też urządzenie dalej będzie pracowało, jak gdyby się nic nie stało i będzie ogrzewało nasz dom. Także zapraszam do materiału i zaczniemy od tego stycznika. Tak wygląda stycznik z bliska. Mamy tu do dyspozycji 3 piny: VCC, GND i pin IN, czyli plus, masa i pin sterujący. Są tutaj 2 diody, zielona i czerwona. Zielona sygnalizuje stan pracy stycznika, czerwona zasilanie, element wykonawczy, który steruje tymi oto stykami. Mamy tu dyspozycji Normal Open, COM i Normal Connect. To oznacza, że w momencie, gdy stycznik jest w stanie spoczynku, piny NO i COM są rozwarte, natomiast COM i NC są zwarte. W momencie, gdy stycznik podejmie pracę, piny NO i COM zwierają się, natomiast COM i NC rozwierają się. To tyle o budowie i sposobie pracy. Podłączę go teraz do ESP. W moim przypadku jest to ESP D1 Mini 8266 firmy Wemos. Oczywiście Wy możecie użyć praktycznie dowolnego ESP. Do tego celu jeszcze użyję takiej oto podstawki, która umożliwia łatwy montaż. Niestety jest ona do wersji 30-pinowej i w momencie, gdy zainstaluję tutaj ESP, oznakowania producenta w żaden sposób nie przystają do
oznakowań do pinów na płytce ESP. Dlatego też tutaj te konektory śrubowe musiałem sobie podpisać. Natomiast te konektory odpowiadają 1 do 1 pinom na ESP, dlatego ich użyjemy. Zaletą takich podstawek jest to, że w momencie, gdy będziecie mieli awarię, wystarczy wypiąć takie urządzenie, zaprogramować ESP i wpiąć z powrotem w miejsce starego ESP. I naprawa w ten sposób będzie szybko zakończona. Aby podłączyć stycznik do ESP, użyję 3 przewodów. VCC, czyli zasilanie, podpinam do pinu 3,3 V. Mimo że mamy tutaj podpisane, że jest to stycznik 5V, a jest to z tym związane, że mamy tutaj tranzystor, który niestety w momencie, gdy było podpięte zasilanie 5V, stan niski pinu sterującego traktował jako stan wysoki. Dlatego, gdy zmieniłem zasilanie na 3,3 V, wszystko wróciło do normy i stan niski pinu sterującego był traktowany jako niski, a więc stycznik zaczął pracować poprawnie. Podłączam masę, czyli GND, do pinu G. I ostatni pin sterujący w tym przypadku może to być dowolny pin D. Ja wybieram D5. Podpinam zasilanie. Czerwona dioda sygnalizuje, że mamy podpięte zasilanie. Przejdę teraz do ESP Home, do konfiguracji, o tym, w jaki sposób zainstalować ten dodatek na Home Assistancie oraz w jaki sposób dodać do niego pierwsze ESP, opowiadałem w jednym z poprzednich materiałów pod tytułem ESP Home Start. Zainteresowanych odsyłam do materiału, ja tymczasem przechodzę od razu do konfiguracji. Aby dodać stycznik, należy skonfigurować przełącznik, czyli switch. Wybieram platformę GPIO. Ustawiam nazwę, czyli w moim przypadku będzie to stycznik. Nadaję ID, takie samo. Ustawiam pin. Nadaję numer, czyli D5. Ustawiam tryb pracy, czyli będzie to wyjście. Zapisuję i instaluję. Klikam stop, przechodzę do ustawień, urządzenia i usługi. Przechodzę do wcześniej dodanych urządzeń w ESP Home. Mam tutaj jedno urządzenie. Stycznik został wykryty. Niestety, jak zauważyliście, działa on odwrotnie, ponieważ w momencie, gdy włączę stycznik w Home Assistancie, dioda kontrolująca stan stycznika wyłącza się, a jak z poziomu Home Assistanta wyłączę, dioda zaczyna się świecić. Mamy tutaj odwrotne działanie, a więc muszę skorygować konfigurację. W tym celu wracam do ESP Home, przechodzę do konfiguracji,
i zmieniam tryb pracy pinu na odwrotny. Zapisuję, instaluję, wysyłam. Ponownie wracam do ustawień, urządzenia i usługi. Przechodzę do dodanych urządzeń w ESP Home. Mam tutaj jedno urządzenie. I tym razem stycznik działa poprawnie, ponieważ jeżeli w Home Assistantie włączę stycznik, zielona dioda jest włączona, czyli stycznik działa poprawnie. Do pełnego testu użyję taki oto wentylator. Jest to wentylator 12V. Mam tutaj zasilanie, po podłączeniu którego wentylator zaczyna pracować. Zasilanie podłączę przez styki normal open. A więc jeżeli stycznik jest wyłączony, to te styki są rozłączone. W momencie, gdy włączę stycznik, styki są zbierane i wentylator zaczyna pracować. Wyłączam stycznik. Wentylator przestał pracować. Załączam ponownie. Wentylator się włącza i wyłączam. Pełen sukces. To już wszystko w tym materiale. W kolejnym zaprezentuję następny stycznik. Pokażę, w jaki sposób skonfigurować termostat nie na poziomie Home Assistanta, ale na poziomie ESP Home. Na zakończenie chciałbym podziękować. Jeżeli się podobało, proszę o łapki w górę. Jeżeli nie, o konstruktywną krytykę. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.